war. War never changes. Hej, 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 Liska. Na tym odcinku zagramy w Fallout New Vegas. Więc tak, jak widzicie, tutaj dwa trupy trochę zacząłem, żeby sprawdzić, po prostu wypróbowałem, zanim w końcu zauważyłem, że mam jednak broń, która, powiedzmy, powinna być na to możliwie najlepsza z tych, których aktualnie posiadam, czyli pistolet Tesli. DPS 110, obrażenie 45, może nie są to zbyt duże obrażenia. Może, nie, nie możemy z nim trywać. Ale ma efekt MP. Przepraszam. Dodatkowe obrażenie przeciw robotom i pancerzom wspomaganym. Punkt wytrzymałości minus 110, widzicie? To jest w ogóle jeszcze lepiej. Dzięki temu udało mi się pokonać tych tutaj dwóch jegomości. Zobaczmy teraz, co oni mają. Spróbujmy za chwilę wieżyczki przeprogramować. M-Raygun. Obrażenie 53. Na 5 mm ogniwa, bateria, elektroniczny ząb. Tak, rozebrać go na części. Fajnie, gdyby tak znikał wtedy. Ogniwa, bateria, rozszerzenia, ząb. XT Railgun. Wszystko. Części. Przyda się do naprawy tej zabawki. Włączmy może ten widok. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Gdzieś tu... A, tu jesteś. Prosiaczku. O ty. Nawet dwa prosiaczki. Quick save. Widzisz to jakąś minę jeszcze? Na szczęście chyba nie. Dobra, skakujmy ten... To, skakujmy ten terminal. O, tak to się robi, ludziska. Bierzcie przykład z Buzuna. Zmień parametry. Powinno to napierdziać dla wszystkiego, co się rusza. Powiedzmy, w jakiś sposób żyje. To ja szybko te wieżyczki zostały trochę zneutralizowane. Tam jest i we mnie pluje. Weź się. Udław. Tą swoją amunicją. A właśnie, coś przypomniał mi się. W dwójce można było uzyskiwać, nie? Z tych wieżyczek amunicję. A w Falloutie Tactic to już w ogóle. Użysz ty! Ojeju! Abym się wpierniczył. O, super klej. Na tą minę. Klucze. Nożyczki. Jest na pewno, ale weźmiemy. Młotek na pewno. Wiecie, do naprawy broni. Do zestawów naprawczych. Do zrobienia. To nic nie ma. To już zauważyłem. Tą minę. Pusta butelka i ten papier. O. Dobra. Kichnąć mi się chciało. Trochę tak nienacka. Tu więcej nic nie ma. Dobra, to wyłączmy na razie te wieżyczki, bo na razie nic nie pomoże mi. Wyłącz. Nie idzie mi dupy truć. Mr. Handy. No dobra. Tu jest ta wieżyczka, typ piąty. Gdzie wy jesteście? Łapie. Mniej więcej. Ich nie bierzemy, bo oni nie wiecie. Średnio sobie dają radę. Po pierwsze. Primo. A po drugie, primo. Proszę was. Co to? Nie, sypi się tego chyba. To powinna ta wieżyczka być. I jej resztki właściwie. Pani tak odpadają jakoś dziwnie. Przed nami za bardzo nic nie ma. Świetna rzecz, nie? Tym pancerzem wspomaganym. Czarna kaszenka przez cały... długo działała ogólnie. Prawie się wleczyłem ogólnie. Przygląd programisty, spoko.
Słyszę gdzieś tego robocika. Sekuryn chyba tak się nazywały. Wszystko weźmiemy. A tutaj co mamy? Kapsel, a dwa. Okej. Okay. A zobaczmy tą broń nową. Lance termiczne nie dostałem. W sumie chociaż może taka nie byłaby najgorsza. Ale ten pistolet jest zdecydowanie lepszy. Tym bardziej, że możemy na odległość walczyć, prawda? Jeszcze był jeden. Przepraszam, coś mnie chyba wzięło. Tak. Raygun. Jeszcze nie jest tutaj. Auto, burst i single player. Single player się. Single shot. Semi auto właściwie. No, całkiem przyjemnie. Wow! Palce wystają nam. Na 5 mm. 42 obrażenia. Nie, zmodyfikować tego nie możemy. Jeszcze jest TX Assault Gold Gun. 22. 42. 213. Ten lat tam to pójdzie. Wow! Trzech na raz? Ciekawie. Kurde, takie przybliżenie wielkie. Trochę denerwujące. Jestem ciekaw, czy mogę jakoś to wyłączyć. Znaczy chyba sprawdzę od razu. Mod configuration. Fire mod. Nie, tego nie chcę. Primarnica też nie. Fog. To też nie. Anchor. Imersja. To tak. Tak. Pender Balance. Obrażenia. Rzadki lód. Tak, nie ma leczyć. Sobie Basset Rates. Hunt. Snake Indicator. Wystawy. Ekonomia. Word. Teraz was... timer. Extra option score. Visual mode. Heat vision. Implant great explosive cyber war bullet time equipment present. I love vanilla hardcore. Radar to nie. Mniej też nie. No nic, trudno. Zobaczę po nagrywanie, nim będę teraz was tu męczył. Siema, szabociku. O tym dupy. Tutamenda. O, jeszcze ten. Ktoś mnie zauważył. Siemasz? Panie, w Werfifachu? Niby blokuje, ale wchodzi w niego. W razie. Pan w Werfifach, a w nim? Pewnie do notarza ognia, tam mi pasuje. Czego okradnijmy. Średnio. Powiedzmy sobie szczerze.
Zobaczymy się tylko to. Raygun. Gdzie to jest? No powiedzmy, że coś tam robię. Tylko on trochę bardziej mi. Jakby nie patrzeć, co nie? Hełm, jeszcze spoko. Pancerz? Okej, jeszcze daję radę. Dobra, wymieńmy sobie na tą zabaweczkę. Gdzie jest? Tesla Python. Chemia, zjedzmy coś szybko. Na przykład Nervosol. W sumie to nie było tak potrzebne. Trochę czerwonej pasty, rzadkiej. Turbo, może nie. Racje żywnościowe, grzybki. Piekielny bestii, mięska, trochę. To jest mięso, mięso to nie. Musiałem to trochę przygotować, albo cokolwiek zrobić. Spider Venom. To nie. Świeża marchewka, jabłko, ogólnie owoce warzywa. Książka, gdzie to jest? Baterie wybuchowe plus 10 to nie. Plus 10 to jest magazyn. Tak, to założyłem szybko. Jako książkę. Stage Boy. Średnio potrzebny. Kaszanka. Medek co weźmiemy. Trochę drenujące ten, nie? Bardzo... Co by tak ci uszkodzić, stary? Ten ta blaster SMG w tym kiepskim stanie. No, no może by tak trochę byśmy ci to więcej wytrącili z łopęcji. No i? Zobaczcie, jaka jest różnica. Widzieliście, taka broń jest już potężna. O, super duper, nie wiadomo co. Tutaj pistolecik zwykły lepiej sobie radzi. Pokaz stary. Blaster SMG. Wow, w kolorkach nawet. Pakiet energetyczny. Niezłe obrażenie. DPS. Już taki ma. Weźmy wszystko, spróbujmy go naprawić. Dobrze, że robot trochę zomu. Bądźcie, czy na pewno się leczymy, czy nie? Leczymy się, poczekamy się, przestanęcie, czy użyjemy najwyżej coś jeszcze w leczenie. Ale raczej nie inaczej. O, jest. Modyfikacje jakieś są? Nie. Ale naprawdę... Dobrze, że wyciągnąłem z nich trochę zomu. Może być na razie. Blaster SMG 43. Jeszcze dałoby się czymś zołem. I pod tym przewodnikiem. Wow, gdzie to jest? Tu jest myszka. 43 i pakiet energetyczny. O Jezu, przybliżenie tak jakieś. Zawsze przybliżenie z dupy. Miny? Nie? No to pasuje. Jaki ruch mały. Pistolet jadniczy przewodnik, weźmiemy. O, złom. Spoko. Postać na szczęście chce spać. Popliczkę zostawimy. Papierosy to lepszy produkt. Papierosy weźmiemy. Takie coś sobie, to jeszcze warto nawalić, nie? Złom papierosy. Tej kar. Weźmiemy. Możemy coś nie przerobić z tego. Chyba nawet podkładki mógłbym brać w sumie. Bo da się je potem przerobić. Nie wiem, czy nawet w tym jednym bunkrze nie miałem takiej opcji do przerobienia takich tych. Bo na pewno jak będziemy... Przepraszam bardzo was. Gdy będziemy robili jeden quest, który jest powiązany nie z zadaniem pobocznym, dodatkiem do gry. Rozsyweźmiemy. Tak, pamiętam, ja w sumie też nie wiem.
Tam będzie taka jedna maszynka, która będzie przerabiała książki chyba na papier, a podkładki do pisania ten podane na taśmę klejącą i klej jakoś tak. To się przyda bardzo, nie? Do tych zestawów naprawczych. I złom będzie można tam uzyskać z tosterów. Przydatna rzecz nawet. Przedwojenny mundur kontrolowy. I nóż. A, wyjdziemy. Uuu, okulary. Da radę? Oczywiście nie wcisnąłem nieodpowiedni guzik. Wyspaliśmy się? Dupa, jeszcze. Trochę się przebudziliśmy, ale jednak... jeszcze spasiłem się co jednak. No, dobra, fajnie. Piciem się tylko chcę. No właśnie, przestało się to działać na tym. Trudno. Napijmy się. Chodzą. Są brudowe nadzieje, mam wodę oczyszczoną. Dobra, wypijmy trochę brudnej wody, jaki tam. Świeże ziemniaczek, co mi nie zrobi. Tak. Dobra, chodźmy na razie tak. Może tak się chwilę przyjrzeć. Robotów tutaj nie uświadczamy chwilowo. Niżej dopiero. Tego raczej nie ruszę. Mhm. Znaczy jesteście tam. Na samym dole. No więc trzeba sprawdzić to. Co to jest? Na Sindyni. Spore. Gdzieś tu jakaś menda społeczna się kręci. Gdzie dokładnie to nie wiem. O, złom. Spoko. Kawał prychajosów, ktoś ze śmieci wyrzucił? Rzucił palenie. Tak. Weź nie wiemy. Musicie mi dziecka wybaczyć, takie odszemkanie co jakiś czas, no ale... Jakoś mi tak dzisiaj coś sponiewierało. Dwóch, pięciu. Tam jeszcze jeden. Dobra. Tu nic nie pojawi mi się, niestety. W sumie ten też nie. Ołówki zawsze warto podnosić, bo nic nie ważą. A zawsze da się to jakoś tam sprzedać. Kran. O! Nareszcie. Spierkli papierosy, to jest spoko. Kubek. Kubki chyba też dało się tutaj przerabiać na ten. No się masz. Niezły, niezły nawet jest, nie? Kaboom! 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 Schowajmy tą śmiercią naszą broń. I rabujmy! Bo co to innego robić? Zobacz jak na kawę. Kawusi mi się... Czas temu się przyjrzymy. Jeszcze jedna nawet. Biurka, w którym jest... weźmiemy. A zobaczmy, czy tu się odmawiać. Chyba... średnio. Nie, chodźcie. Tak. Ojeju. Trochę taka bida. No ale co zrobię? Tam kiedy naszcięty, ja jestem taka... ofiara losu, że nie, tego nie potrafię otworzyć. No tak. Trudno. Trzeba nauką. No. No tak, przecież tam przeszliśmy. Robociki, ogniwa, złom, ale złomowisko.
Ogień mam chłodzące. Nie, dla mnie to coś się raj. Jeszcze na części. No biorąc pod uwagę, zobaczcie, jak mi część metody tutaj schodzi, prawda? No to jest zdecydowany plus, jeżeli możemy coś takiego robić, odmontowywać bardziej. Pozyskiwać więcej części z tego wszystkiego. No i tak się jeszcze dało, wiecie, z samochodów tak dalej. Wszystko. To by była już w ogóle bajka. Szafka, która jest pusta. Skąd ten gruz? To ja nie mam zielonego pojęcia. Fuh, chyba jakiś przerośnięty tyklet. Musiał się przebijać tędy. No. A! Części jego. Młotek. Okej. Okay. Podniesiemy. Też. No ja spoko. Możesz ty, niedobry ty. Co to? Tu aż części powiedział jego. Kurczę. Super klej. Tu nic nie działamy. Nic nie zwojujemy. Ale tutaj. A pilot light to fix the open. Może teraz? Yay! Out of the flame foil unit. No. Cooking. I git, prawda? Ciemny blieluń. Co to daje? Inteligencja, minus 2 punkty wytrzymałości, minus 15 sekund. Gdziszka, gloss, skuty szczurka. Poseidon przeczytałem. Dobra. Pusadlika, owo supunicy krańskiej. Zróbmy sobie. Gotujemy jeszcze. Fajna rzecz dodaje, prawda? Że możemy sobie coś ugotować. Naprawdę to... I ugotować to ci zdanie niepotrzebne, ci za bardzo jakoś. Czy się na roboty? No proszę was. Sen na pilna do mojej roboty. Sen i. Od... No ładnie trochę. Owoc, korzeń, pusta butelka. Mięso krętoroga. Aż dwa. Też dwa. 250. 615. To jest to jednak lepsze. Co prawda to daje mi siły, ale to już jest lepszym wyjściem. Stek z gramina, zróbmy to także. Sokka pustynna. Pokarm H2. Okej, dobrze leczy. Tak samo leczą ziemniaki, są potrzebne więcej. Zróbmy o. Ale będzie żarał kulizyska. Proszek leczniczy. Granat z trucizną. Płaska na kończenie. Okład leczniczy. Neutralizuje jad. Otrutka. Wonder Meat. Mięso kozyszczura i superklej. Okej. Okay. Superklej trochę nam się zbierało. Jak nigdy. Ciekawe, nie? Mięso z klejem. Jest oczywiście jak najbardziej klej do mięsa, ale to... Znaczy nie taki super glue. Matka Mrok. Zwinność, percepcja i punkty wytrzymałości. Inteligencja też. Patrzałem. No, zróbmy sobie. Jeszcze może... Odpłynąć na truciznę, to nie. Wyrywana modliszka. W sumie. Dobrze. Ale do co mamy? Piwo, owoc, akwarium, brudną wodę. Może być. Na się inny.
świeże jadko? Serio? To jakby ktoś tu niedawno był. Ja łapię, nie wiem, gdybyśmy byli na jakimś... ranczu. Coś w tym stylu, cokolwiek. To ja jeszcze łapię, no gdzieś tam mogłoby się walnąć. Nie wiem, coś tam zbirle... Ogólnie. Ludzie tam przechodzili, zerwali tyle jabłek, ile mogli. Potem komuś tam by... Wow. To było... dziwne. Niby on tutaj coś jest. Okej. Okay. Aha, to jest to, gdzie mieliśmy wejść. Mogliśmy wejść, ale... byśmy zbyt cięcy w uszach. Tu się mam teoretycznie dostać. Może tak mapę okolicy. A w sumie chodźmy na razie tędy. Potem podjedziemy drogę powrotnej. A tak wyczyścimy to, co się napatoczy. O, tu już ten komputer jest. Poszukajmy jakieś rzeczy. Jakiś siódmą wody. A, gdzie tylko możemy, żebyśmy pili. Znaczy tak, na zapas. Piwo, szkocka, whisky, wino, wódka, koktajl atomowy. Wow! Ktoś na bogato postanowił żyć przez jakiś czas na pewno. Biurko puste. Usmażony przewód. To za chwilę się przyjrzymy temu. Puste, puste, puste. O! To nie jest puste. Klucze by to z sensora spoko. Świetnik pusty. Taki wielki pusty. Trudno, dobra. Gdzie? Aha, właśnie. No proszę was, takie coś to ja w podstawówce robiłem. No i teraz będzie się działo. Zróbmy jeszcze taki zwykły zapis do otwora. Jednak byłoby dobrze zrobić coś takiego. Więc tak. To jest dostępne. Właśnie, ręczny dalej, jeszcze który posiadamy już. Konfiguruj. Archimedes 2, cały region, a wojny typ wyjścia. Archimedes 2. Dobrze. Dobrze, mamy zapisane na Archimedesa. Czyli na tą naszą zabaweczkę. Wieża z baterią słoneczną. Czy może chcielibyśmy tędy iść? Prawdopodobnie tędy chciałbym iść. Serio? Pierwszy raz widzę to. W sensie, ty z wami gram. Ponieważ prędzej to widziałem było w kilku miejscach, chociażby... czyli na książkę... A, powinniśmy. Modlę Infant Mantle. Ciekawe. To widziałem ten znak. To jest wykrzyknik. To, że kropka tam się dole. Na tym. W obozie kajdanarzy, tam gdzie się zbuntowali. Pod tymi wieżyczkami. Pod każdym takim był właśnie. A, no tak, tamto mogło naprawić na robotę. Moja Westland. To powinien być? Tak, jest. Tylko czy ten? Tak, tędy.
Co to? Myślę, że spadnę. Tak się zastanawiam, czy jakaś menda społeczna do mnie nie przyladła gdzieś. Bo kolej psy jak na też czekają, ale teraz nie mogę odejść. Tu za mnie odrywam. Dobra, zróbmy sobie save. I może poczekajmy. Jest 6 rano. 7, 8. No nic, będzie 9. Save. Powinno się zdać. Coś takiego. A nie bez powodu. O, właśnie. No, ładny Archimedes wybrany. Teraz zacznij stosować, gdzie robić, wam pokażę. Widzę z powrotem normalnie. O. Jest git, jest pięknie i jest zajebiście, tak. Więc zróbmy sobie itemki. Uzbrojenie. Kulita. O! Pokażę wodny quick save'a. Kurczę. Co byśmy chcieli przypiec do pskoczemu? Wow, jakie przybliżenie. Aki, pokażę wam. Sru. Ciekawe, nie? Ale mniejsze, patrzcie teraz znowu. To dziwnie jakoś działo inaczej, gdzieś pamiętam. Nawet tak się zbierała taka wiązka, a potem wiosro robiło. Czekanie, znalazło. To wydanie połączenia. Piękne, nie? Dobra, przytajmy. Pobawiliśmy się, zobaczyliście jak to działa. No i jak widzicie, to jest dość słaba broń. Tak. Wszyscy żyją? Wszyscy żyją. Wszyscy są przyjaźni? Tak. Zobaczmy jeszcze zadania opcjonalne. Pozwól się z tą bronią Archimedesa tak, by zmniejszyć wszystkie pobliskie siły ręka. Nie! Poznać teraz. To tak. Moment. Czy ja szybciej nie będę... w trochę inny sposób? Mi się wydaje, że tak będzie szybciej. Niż po prostu biec przez cały ten... wnętrze, kompleks. A z powrotem. Zrobimy to zdanie uśmiechnięty staruch. No, po co ten pinboy włączymy? Tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą. Dokładnie. Skoro oni nie wiedzą, to ja tym bardziej. Przestraszam się, że to Terminator. Za dużo Terminatorów widziałem już. Chętnie to bym łączył kod i szybciej bym przebiegł przez to, no ale... kitem. Wyłączyłbym mnie od razu tam. Księdza. Osiągnięcia. Trochę wkurzające, no ale... musiałem sprzedać tyle stawać tę grę. Hopsa! Uuu, na tym się nic nie stało. Myślę, że trochę życia stracę. Ale jednak na szczęście nie. Yo. Amigos, amigo. Siema, Heniu. Jak myślisz? I saw that on the monitors here. It's strange, but
but I can't find where on the grid the power is being centered. Nevertheless, hopefully the NCR's curiosity is satisfied now that the plant's output is improved. Here, accept these for your efforts. Co dostałem? Aha, to są paki. Torba karoska. I... Bardziej mi się podoba ten poziom. Keeping watch mostly. Trying to make sure the dangers of this plant are minimized. No, treściwe. Co nie powiedziałeś? Więc tak, poniesiemy sobie co? Przetrwanie, retoryka, 80 mamy. Przetrwanie. To nie jest zamków. Nauki ścisłe. Tak, może. Znaczy, nie wiem, czy to retoryka nie była większa potrzebna. To jedna wzięła się mnie rozmowy z ludźmi, jakąś. Bo chcę. O, dobrze, znaczy się nic się nie zepsuło. To ja wybiegać. Loki zbroi. Aha. Inteligencja 9. Human invented to blow up your target hits. Co? Że mam możliwość wysadzenia komuś głowy? Przez dialog? Okej. Okay. Trochę... nie spodziewałem się tego. Szybsze odzyskiwanie punktów akcji. To jest całkiem dobra rzecz. Dzień zabójca. W ich skórze. Pośpiech kostuchy. Więc co? Jak długo... Długo nie śpisz, a czekasz. Nie rozumiem coś. Zobaczmy, co mamy nowego, może coś w związku z tymi pancerzami spoganiłem. Figura, widzi. Człowieczyna zawsze jest spoko. Taret ekspert. Tinkert. Czyszczyciel, przeczytałem na moc. Overlocket. Tu teraz. Bardzo śmieszne, ale tak się coś ciekawego to znaleźć, to dla mnie na chwilę obecną. Przydałby się sporo szczęść ten mod z tym perfem. Hir ze strzelbą. Chwilę nie korzystałem, więc mogę z tym poczekać. Dłuższy dzień, szczur laboratoryjny. Wsięty zbroi. Aha. Dobra, weźmy chyba z tego, co się dalej było. Sprawy nerwy. Chyba to weźmiemy. Za szybsze odzyskiwanie wpływów akcji. Albo... coś takiego bardziej... Zobaczmy to. Najwyżej nie będziemy z tego stale korzystali. Raz nie zawsze, to nie? Ludziska.
Czasami się zdarza i tak. Ale musimy iść po... Moment, on na zewnątrz powinien być. On gdzieś tu nawet chyba. Tutaj oni chyba powinni być. Powinni, ale czy będą? Powiedz, że tak już bywa różnie z tym. Halo? Halo? Halo, halo? Co? Czekają rzecznie. No i będę prowadził niby żeby. No to chyb. Dobrze. Zadania. Jakie mam zdanie zaznaczone niby? Że mi każda miść. Tak, moja miłość. Deathclaw. A co ja to możemy zrobić? Dlaczego to prosić za chwilę? Tylko zmienię tak. Usuń to. Tutaj. I teraz mamy więcej tego. I tam będzie tylko jeden właśnie tekst, który powinien być w końcu. Się pojawić. Ciekawe. Po angielsku? Aby jak to właśnie tam. No, to mamy. Ale nie wiem, czy chciałem z tym chodzić, ale. Mniejsze. No, się masz. Submit to a credit check or present your passport before proceeding to the gate. Trespassers will be shot. Właśnie, nauki ścisłe. C1. Nie, C1. 1C, 3C, R3, 4M. Dlatego właśnie chciałem to zrobić. Nie wiem, ma dużo punktów, ale fajnie to wygląda. Tylko mi się stało, że to ekspert robotyki mi to dawał. Nie wiem dlaczego. Czyżby coś się zmieniło? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Znowu po angielsku. I know idea! Stary, nie mam pojęcia. Ale mam pojęcie, że zamienimy się za chwilę pancerzami. Howdy, partner! You come for a piece, haven't you? Welcome to New Vegas! Consider me your personal welcome party. Now hear this. The head honcho of New Vegas, Mr. House, is itching to make your acquaintance. Just head for the Lucky 38. It's the big old tower shaped like a roulette spinner. Yeehaw, partner. That's the spirit. He'll be waiting for you. Whoa. Ale, chyba nie mam. Czy to jest? Mam, bo już na pamiętam, czy mam mod. Na wygląd tego stripu. Wiecie, modowałem dość dawno. I co tego nie jestem do końca pewien. Ale klatkowanie, o matko boska. No dobra, za tu z tego gościa mam po prostu i tyle. Więc bez energii zróbmy to i spierniczajmy. Wcale tu się jest. Aha. Momencik. Tu jesteś. Ty dzwońcu, ty. Wybierz może w takim razie... Może nie. A może... Plasma Defender. Żeby nie wiedział, żeby wiedział, żeby z nami nie zadziałać. So the Garrus sent you to track me down. What a joke.
Część twoich... Nie. I'd rather not waste the ammo, kid. But if you insist, draw. Stary. Serio. Prochowiec owcy nagród, charyzma i broń palna. Kapelusz. Nabój, kapsel. Szotgun karawany. Ale kapelusek już wziął się i nie zniszczył. Znaczy nie zniknął. Freddy się coś zapatrzył. Dobra. Tak, to tutaj było. Więc chodźmy tędy. Wykonamy, będzie git majonez, prawda? Spróbujemy skoczyć do tego i tamtą kobietę przekonać w końcu. Do swoich racji. Tak. Atomic Ranger. To tutaj. Nie pomyliśmy adresu. Więc w sumie zawsze coś, prawda? Bum. Tak, z nią musimy porozmawiać. What can I get you, friend? Yes! Where's his hat? This is great news. No one screws with the Garrett twins and gets away with it. I need to find a place on the wall for this. And for your reward, here's 150 caps. I trust there were also some valuables on McCaffrey. Also, we would like to set you up with a room. You can have the corner room, rent free. It was McCaffrey's. Now that he's dead, we're happy to let you use it. Thanks for helping us. Nie ma za co. Tak ogólnie nie jestem pewien, ale chyba dawało się dawało się zrobić tak, aby nie zabijać tego gościa z niego. Oj, dobrze pamiętam. Dobra, skoczmy do krypty 22. Ona tak się chyba właśnie nazywała. Krypta 3, 22, tutaj. I spróbujmy porozmawiać z naszą panią Gulem. Panią Gulową. Tak. 12 minut do końca, więc powinniśmy się spokojnie wyrobić. Już? Mam mało? Freddy, obiadzik! Picha. O, aż owoc mi z tego wszystkiego wyrósł na głowie. No w sumie w takim środowisku postanowił jednak wyleść. Chyba mówiłem to, ale nie jestem do końca pewien. Ale z tym owocem rośnącym na głowie to było związane z Falloutem Tactic. Wiecie, tam było tak, że góle mogły mieć drzewko bonsai na głowie. Taką tam, no, umiejętność, że tak to dziwnie określę. Właśnie, zadania. Bum. O. Pusto. Okej, zasuwajmy. Ona gdzieś powinna być. Musi. Być. Chyba. Dzyń. Tędy? Chyba tak. Aha. Postaramy się to jakoś zrobić. Jak ludzie. Bo wiem, że dało się ją przekonać, to spokojnie, spłacam na się. A teraz nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Nie wiem, tamtym wybór. Good. You survived. A, to słyszeliście, no. Ten, także... I've managed to create a connection to the vault's backup system from here. I just have to remote...
No, it shouldn't take up. That's strange. Zacznę tędy. Those files need to be erased. To someone, I'm sure. But they constitute a threat. Nie, ja pamiętam, że było coś takiego, opcja, że jeżeli usuniemy to, to ludzie mogą z potem na ten błąd zrobić. So you're gonna be stubborn. Then you give me. No właśnie. No właśnie. Cholera jasna. Czytajmy. Będę próbował różnych tych kombinacji takich. Że to tak wyjmę. Indeed. O właśnie. O to mi się rozchodziło. Widziałem, że prędzej to miałem, tylko poczekajcie. Czy nie miałem wtedy właśnie około właśnie 70 kilka punktów tego na uścisłych? Przecież wybierałem tą właśnie prędzej. How do you figure that? I suppose the data here could serve as a warning to other scientists. Tell them what paths of research not to follow. All right. You convinced me. Take the files back to that buffoon. You make a good point. But I still honestly hope you know what you're doing. I've unlocked the door, so you're free to run along now. Although it pains me to say it, I wouldn't have made it out of here without your help. If you're heading back toward McCarran, tell Dr. Williams that she has my thanks as well. Okay. Don't mind me. I have to run okay. Up here. Gather my gear. Dobrze. Widzicie, dziecka, udało się nam. Jesteśmy zajebiści. Tak, ale lewat na ten. Wyjście. Wejście, wyjście. Tak, ten. Ale nie chodźmy, biegnijmy. Musiałem na koło zębatę. Najechać się bym z wyjście. No w sumie. Zobaczmy teraz, nie wiem, czy się tłukli w takim kawałku drogi, ale nie wiem, czy wiecie, ale da się tutaj, chyba nawet tutaj za pomocą projektu Nevada włączyć, aby właśnie to wyłączyć, szybką podróż, także trzeba wszędzie tłuc z buta. Masakra, co nie? Niby faktycznie takie dość to by było imersyjne, no ale średnio. Gdyby jakieś były, nie wiem, filie przewozowe, coś w tym stylu z brzominami, można by było się, wiecie, wpakować, zapłacić i się przenieść gdzieś tam, to by było spoko. Coś takiego chyba nawet było w Skyrimie, nie? Grałem tylko trochę. Tak, coś takiego było, że na koniach można było. A poza tym z Skyrim jeszcze na koniach można było jeździć, prawda? Tutaj nie mam nic takiego. Więc. W Skyrimie to sprawdzało się lepiej, to w Vegasie tak już mniej. Chyba, że mielibyśmy jakiś skuterek. Chiński bubel, który przetrwał jakimś cudem wojnę atomową lub cokolwiek, co w jakiś sposób, nie wiem, na krtoszczurze jeździć, moglibyśmy na to coś. Na zmutowanym koniu z 8 nogami albo 6. Ale przyczepność, pomyślcie sobie. 6 kończym. Tak, oni to nadal byli. Musiałem sobie przypomnieć, gdzie oni dokładnie się znajdowali. Quick save? Może zróbmy jeszcze raz drugi quick save. Daj czemu nie.
I po tym Discovery, że wam powiem od razu, zakończymy ten odcinek. Tam nawet nie będzie całej godziny. I zobaczymy się razem przy wejściu do tego z tym zadaniem. Pokażę wam na mapie. O, tutaj przełęczy. Wiecie, że to rozszerzenie. Kaylee just called in. You should have heard the director. But I... Wait a... Now look here. She wouldn't let him finish a sentence. Just reamed him out for sending all those people to the vault. I've never seen his face so red and twitchy. Thanks for keeping her safe. Here's the caps I promised. I knew I had a good feeling about you. Zobaczmy, czy możemy coś zapytać. Tak średnio, co? Trudno. Pogadajmy. Co jest? Co to jest? Chemiczne komponenty. Siema, stary. I received a pleasant call from Dr. Keeley. It seems we have you to thank for keeping her alive. Very charitable of you. Wiem, jestem zajebisty. Wonderful. Excellent work. Let me see it. It'll take a moment to decode on my terminal. Brakuje mi innej rzeczy jeszcze, takie trochę, trochę psuje imersję. Wiecie, no, ten termin odkrywa to za chwilę, bezprzewodowo, tak wszystko, no bez wysady. To nie jest jakiś, nie wiem, steampunk, no nie steampunk. Steampunk to na palety, też w ogóle też było inaczej. No ale do, to powinien być jakiś ten, wiecie, kabelek podłączony, to cokolwiek, nie wiem. Bo na przykład w dwójce było coś, jak to, chcieliśmy zrobić, z Pip-Boyem na przykład. Było coś z reaktorem atomowym, żeby zwiększyć jego wydajność. Trzeba było wsunąć Pip-Boya do odpowiedniego miejsca, wsunąć do terminala. No. No wiadomo, nie było pokazane, było tylko napisane, no, ale też mogłoby coś takiego być. Nie wiem, podłączamy się, co to się w stylu. Byłoby miło. Zobaczmy to. Didn't I? Did you encounter undue difficulties? Clearly not, or you wouldn't be standing here, would you? All that matters is whether the data is intact. I think William's decryption algorithms seem to be working. Yes, here it is. The data is mostly uncorrupted. This will make the board of directors finally sit up and take notice. Here then, as promised, an agreeable sum payable upon delivery of the data. You've more than done your part. 1200 kasy. No, taka miarę ciekawa robota, w sensie zarobkowym. Spróbujmy. You want to renegotiate your contract? This is a very serious matter. You do understand that, don't you? I realize that one's word counts for a little in the wasteland, but amongst civilized people, one doesn't just You're saying that I didn't file the proper paperwork, is that it? I suppose you're an expert on NCR procedures? All right, fair enough. No need to bring the military into this matter. It's between the two of us, after all. Here, take these caps. That's all of my contracting budget, and it's yours. Now, I've got to get back to work. I'm sure you understand. Exit's over there. You can show yourself out. O! 1800 kasy, nie może być. No teraz chętnie pokazał Fredowi... żywego zjadł. Kochanie, nie patrz się na to, co się za chwilę się stanie. No tak. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku zobaczymy się od razu. Wtedy ja się, wiecie, polecę do bazy, odciążę się, zrzucę wszystko, co się da. Możliwe takie lekkie rzeczy i ruszymy w przestworze tamtego zdania. To miał nazwę save'a i zwykłego i wiecie, ludziska. Tak jest standardowa śpiewka moja, prawda? Dziękuję oczywiście wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się, ludziska.